kontroler ma bardzo zauważną rolę w tym całym procesie. Jego zadaniem jest koordynowanie całego procesu, wspieranie menadżerów w rozwiązywaniu ich problemów, w tym w jaki sposób powinni zaplanować te koszty, w taki sposób, aby osiągnąć ten główny cel, który jest założony dla organizacji. W procesie budżetowania kontroler powinien starać się wyjść poza takiego mistrza Excela i mistrza cyfr, stać w zasadzie się takim członkiem zespołu menadżerów, wejść w trochę w ich buty i starać się pomóc im przygotować pewien koncept, pewien pomysł, czy być może zweryfikować pewne pomysły, jak dowieść cele budżetowe do końca i jak wyznaczyć je w sposób ambitny, ale równie realny. Uważam, że rola kontrolera w procesie budżetowania jest o tyle istotna, że jest pewnego rodzaju pomostem między zarządem a resztą zespołu. Rozwiązuje konflikty, przekonuje do tego, co jest najważniejsze. Ważne, żeby wierzył w to, że ten budżet, który składają wspólnie, jest istotny dla organizacji i na pewno przyniesie pozytywne efekty. Kontrolera jest kluczowa dla całego procesu budżetowania. Jest to osoba, która dostarcza wiarygodną informację zarządczą, specjalnie dla zarządu, ale też dla menadżerów, dla osób odpowiedzialnych za cały proces biznesowy. Rola kontrolera w procesie budżetowania to oprócz oczywiście ubrania wszystkich założeń w liczby i przedstawienia ich, to także moim zdaniem pewnego rodzaju możliwość uświadomienia pracownikom, którzy mają wpływ na budżet, że oni są także ważnym elementem, ogniwem całego zespołu, całej firmy i pokazania im, że mają wpływ, realny wpływ na to, co się w firmie dzieje w danym roku. Wspiera kadrę zarządzającą, koordynuje ten proces, jest challengerem biznesowym. Kontroler w procesie budżetowania jest komunikatorem i koordynatorem działań, niezwykle istotnym ogniwem, który ma integrować wszystkie przyszłe plany w jedną skoordynowaną całość.